się rozpracowa. Prawda? Tak, proszę ojca, ale teraz co jeszcze ciekawego, że różne biografie czytam marszałka Schetyny w prasie, bo to różni dziennikarze, i tam natknąłem się na przykład, na to się w ogóle nie natknąłem, no bo cóż, mógł nie wiedzieć tam, że przechodzi w jakimś rozpracowaniu, a potem, że nie przechodzi. Ale no on wspominał takie rzeczy, że zamknęli go za jakieś malowanie hasła na murze w tym rodzinnym Opolu i że wyciągnął go razem z kolegami, tata kolegi, który był wojskowym, wyciągnął z tego aresztu. I że to miało być właśnie na początku stanu wojennego, prawda? Niby nic, ale jeszcze jedną, tu mam taką pomoc naukową, proszę ojca, mam książkę, bo żeby było jasne, że to są wszystko jawne rzeczy. To nie jest żadnego mojego zbioru zastrzeżonego, tylko jawne rzeczy. To na przykład są dokumenty do historii Solidarności Walczącej, wydane już ładnych parę lat temu. I tu nie znajdzie ojciec w indeksie pod S nazwiska Schetyna, ale pod R, polecam, można znaleźć pseudonim Radek. Tak? Otóż jest tajemnicą Poliszynela, wiedzą powszechną w wąskich kręgach działaczy Solidarności Walczącej we Wrocławiu, na czele z przewodniczącym i założycielem tej organizacji, Kornelem Morawieckim, że Radek to Grzegorz Schetyna. Radek to Grzegorz Schetyna. Otóż szukamy tego Radka i znajdujemy go w obszernym rozpracowaniu dotyczącym Solidarności Walczącej. To rozpracowanie jest z połowy 86 roku, lipiec 86. I to jest rozpracowanie takie po całości. Ono na podstawie zeznania pewnego agenta, który twierdzi, że nie jest agentem, czy raczej milczy na ten temat do dzisiaj, ale jest to bardzo obszerny materiał, ważny niewątpliwie dla Służby Bezpieczeństwa. I w tym materiale czytamy... To banał tutaj, że wiosną 85 Radek przekazał punkt kontaktowy innej osobie. Radek jest stałym mieszkańcem Poznania, studentem Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Bolesława Bieruta. Aktualnie mieszka wraz z żoną w domu studenckim 20-latka. Wcześniej mieszkał na stacji przy ulicy takiej i takiej. Radek przyjmuje z Poznania do druku pisma Czas i Czas Kultury. Co to znaczy, proszę ojca, że my tyle tutaj czytam? To znaczy, że Radek nie stanowi zagadki dla Służby Bezpieczeństwa. Że Radek jest postacią, która jest dla Służby Bezpieczeństwa zdekonspirowana. Tak, bo skoro mamy tutaj trzy adresy, informacje o żonie, o studiach, o miastach, Służba Bezpieczeństwa w lipcu 86 wie, kim jest Radek w Służbie Bezpieczeństwa. Otóż ważna, inna pomoc naukowa, inna historia do dziejów najnowszych, inna książka, kryptonim Ośmiornica, to też o rozpracowaniu Solidarności Walczącej. Tutaj mamy, proszę ojca, taki ważny rozkaz wydany pół roku wcześniej, przed sporządzeniem tego dokumentu, w którym, jeszcze raz powtórzę, Radek, czyli Grzegorz Schetyna, nie stanowi zagadki. Jest zdekonspirowany jako działacz Solidarności Walczącej. Otóż w styczniu tego 86 roku opracowano ramowy plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie rozpracowania i zlikwidowania nielegalnej organizacji Solidarność Walcząca. Plan ważny, zatwierdzony przez samego towarzysza generała dywizji Władysława Ciastonia. Ważny plan. Otóż co ten plan stwierdza w skrócie, bo on ma tu sporo stron w maszynopisie, to może było i stron kilkanaście. Poza szczegółowymi planami tego rozpracowania, z szczegółowymi wskazówkami, no chodzi o to, że Solidarność Walcząca i jej rozpracowanie, jej rozbicie, to jest priorytet działania Służby Bezpieczeństwa na rok 86. Że to jest główne zadanie dla Służby Bezpieczeństwa. A zatem na podstawie tego rozkazu, tak, możemy wykluczyć taką wersję, że pół roku później jakiś Radek przechodzi w jakimś raporcie i Służba Bezpieczeństwa to przeoczyła, tak? Że nie zauważyła człowieka. Sami sobie napisali o nim, że on tu jest właśnie tak rozpracowanym kolporterem, ale że mogliby tego, jakby to powiedzieć, nie wyciągnąć z tego konsekwencji. Prawda? Otóż ja twierdzę i mógłbym tak przez następne tutaj, no co najmniej pewnie, 2 godziny
Ale konkluzja tego będzie zawsze taka, że ja uważam, że osoby pokroju Grzegorza Schetyny, marszałka Sejmu, są to osoby, których biografie od lat 30, a powiedzmy tak, bądźmy szczodrzy, od ćwierć wieku są kontrolowane przez sowieckie służby specjalne. Sowieckie. Dziś to słowo także jest użyteczne. Tak, dziś możemy powiedzieć postsowieckie służby specjalne. Bo przecież kim zostaje ten Schetyna, Radek? On po tym jak był przewodniczącym nielegalnej organizacji na jednej z największych uczelni w kraju, mija paręnaście miesięcy, a on jest najpierw dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z poręki zresztą Rafała Dudkiewicza, obecnego prezydenta miasta Wrocławia, tak, który też jest od czasu do czasu przez różnych warszawskich pożytecznych idiotów stręczony narodowi jako wielka nadzieja białych, tak, że to nadzieja dla polskiej polityki. Więc Grzegorz Schetyna zostaje najpierw dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego, potem wicewojewodą, tymczasem zostaje działaczem politycznym w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, no to jest, tu się zazębia układ wrocławski z układzikiem gdańskim, prawda, się zazębia. Myślę, że takie same korzenie tamtego układziku. I proszę mi pokazać drugiego takiego przewodniczącego NZS-u w Polsce, który zostaje prezesem i właścicielem prywatnego radia, SK, jedna chyba z pierwszych rozgłośni prywatnych w naszym post-PRL-u, a jako prezes Eski zostaje prezesem Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk. Tak? Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Proszę pokazać mi drugiego działacza, zresztą nie tylko NZS-u, działacza czegokolwiek, który by w parę lat po tym, jak się kończy PRL, a zaczyna post-PRL, zostawałby szefem, właścicielem Wojskowego Klubu Sportowego. I teraz tło tego, kontekst. Proszę ojca, Wrocław, Dolny Śląsk, on jest, i o tym ten film mój miał być, tak? Ten film o układzie wrocławskim, ten co się zaczynać miało od tej katastrofy tamtej kraksy samochodowej. Różni mili ludzie w Warszawie uważają, że oni walczą o Polskę tam z Moskalami, prawda? Oni nie zauważyli, że nas Moskale zachodzą właśnie od strony Wrocławia. Tym skuteczniej, im bardziej to jest niedocenione przez media ogólnopolskie i świat polityki. Panie redaktorze, panie reżyserze, ale może pan przecenia za bardzo tych ludzi. Może to jest tylko po prostu układ interesów, układ handlowy, układ gospodarczy, czego wyrazem była między innymi ta afera hazardowa. A no właśnie, no proszę ojca, no afera hazardowa, tak? Afera hazardowa. To nie jest przypadek, że te rychy, zdzichy wszystkie są z Dolnego Śląska. Że to jest wszystko stajnia Grzegorza Schetyny. Że posłanka Sawicka od kręcenia lodów, tak? Niecnie sfilmowana przez agenta Tomka, któremu za to jestem winien dozgonną wdzięczność, że to ujęcie zrobił, prawda? To wszystko jest Dolny Śląsk. To jest stajnia Grzegorza Schetyny. I dlaczego Dolny Śląsk jest na politycznej mapie Polski ważniejszy od Warszawy, Torunia z całym szacunkiem i od Suwałk. Dlatego, że to tam, na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy i różnych miejscach, których nie znajdziecie państwo do dzisiaj chyba na mapie, mieściły się sztaby północnej grupy wojsk. Północnej grupy wojsk Armii Czerwonej stacjonującej w Polsce. A jak są sztaby, to nie z racji jakiejś mojej wydumanej teorii spiskowej, prawda, na poziomie właśnie transformacja ustrojowa planowana przez Andropowa z młodym Gorbaczowem już na początku lat 80., tylko zwykła pragmatyka służbowa. Pragmatyka służbowa. Na poziomie nie marszałków i generałów, tylko na poziomie poruczników i kapitanów. Ta pragmatyka żąda od tych funkcjonariuszy GRU, sowieckiej służby wojskowej, która mimo transformacji ustrojowej nie transformowała i nie zmieniła swojej nazwy, tak? Do dzisiaj nie zmieniła szyldu. Oni mają psi obowiązek mieć swoje źródła informacji, osobowe źródła informacji w ramach zabezpieczenia tych jednostek.
Ze szczególnym uwzględnieniem sztabów. Ze szczególnym uwzględnieniem sztabów. Otóż, proszę pamiętać, inwazja na Czechosłowację jest dowodzona ze Świdnicy. Nie z Warszawy, z Rembertowa, tylko ze Świdnicy. Tam jest ten stół, ta mapa plastyczna, prawda, Czech, Moraw, gdzie my nacieramy, prawda? Trzecia wojna światowa. Jak mi dzisiaj objaśnił pan Szaniawski, którego tutaj spotkałem w tej szkole nieocenionej, Trzecia wojna światowa miała być dowodzona z bunkra pod Oławą, tak, opodal Wrocławia. Więc to tam, czyli jak zabezpieczenie sztabów i centrów dowodzenia i węzłów komunikacyjnych, no to zabezpieczenie przez posiadanie własnych, niezapośredniczonych, osobowych źródeł informacji. Czyli, innymi słowy, taki sowiecki porucznik czy kapitan musiał mieć nie tylko informacje zapośredniczone od polskich towarzyszy, którzy byli oczywiście na jego usługi i posyłki. Tu mamy z kolei też z Nysy na Dolnym Śląsku. Mamy taki konkretny przykład współpracy z KGB, SB z KGB na odcinku zwalczania Solidarności w stanie wojennym. Prawda? To nawet się zachowały takie szczątkowo dokumenty. Więc oprócz tego, że na bieżąco oni współpracowali, że mieli wejście do archiwów i mieli dostęp do wszystkich aktywów Służby Bezpieczeństwa oraz bezpieki wojskowej, PRL-owskiej, tak, tej, która się zakładanej przez funkcjonariuszy SMIERSZA, to musieli mieć, i powtórzę, mieli psi obowiązek posiadać własne osobowe źródła informacji. I teraz proszę mi powiedzieć, proszę ojca, co się stało z tymi osobowymi źródłami informacji, jak oni wyjechali od nas, prawda, na początku lat 90. No co, no osierocili te źródła, prawda, źródła siedzą i usychają z tęsknoty, prawda, bo nie, takich rzeczy się nie marnuje, się ich nie wyrzuca do kosza. Więc moja hipoteza, moja teoria spiskowa jest tak, że we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku mamy większe zagęszczenie postsowieckiej agentury na kilometr kwadratowy niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Układu Gdańskiego nie wyłączając, prawda? Dlatego, że to Wrocław. To sztaby północnej grupy wojsk w tamtych okolicach. I teraz, co komplikuje sytuację? Sytuację komplikują Niemcy. Mianowicie, przypuszczam, a mam też pewne przesłanki. No na przykład, taka przesłanka, że w dokumencie sporządzonym w Dreźnie na przełomie lat 70., 80., wśród osób kontaktowych naszego człowieka, czyli człowieka Stasi, który właśnie wybiera się do PRL-u. Wśród osób kontaktowych różni tam ludzie figurują, na przykład jeden nieżyjący, już niech mu ziemia lekko będzie, kierownik produkcji z wrocławskiego ośrodka telewizji, taki fachowiec telewizyjny PRL-owski, niech mu ziemia lekko będzie, pan Gabski, tak, wśród tych kontaktów tego człowieka Stasi, ale znajduje tam też kryminal, policaj, komisar Anioła, tak, Anioła. Państwu to nazwisko nie powie za wiele, ale we Wrocławiu każdy, kto czytywał gazety i oglądał telewizję w ciągu ostatnich 20 lat, no to pamięta, że to był pierwszy we Wrocławiu komendant policji po właśnie słynnej transformacji ustrojowej, tak? Po tym, jak się kończy PRL, to pan Anioła zostaje komendantem policji w tym mieście. Tak, człowiek, który jest na liście sporządzonej w Dreźnie dekadę wcześniej. Tak? I teraz dlaczego w Dreźnie? Bo u Niemców, u Szwabów zawsze jest porządek. I teraz wiadomo, że sprawy szczecińskie i gdańskie, no to delegatura w Rostocku Stasi, a sprawy Wrocław, Opole, Katowice, Drezno. Podejrzewam, że u nich do dzisiaj jest taki porządek, prawda? I teraz ja podejrzewam, że skoro, to też ważna okoliczność, za pierwszego karnawału Solidarności wydaje Czesław Kiszczak rozkaz, zgodę na działania operacyjne Stasi na terenie PRL. Czyli Sowieci zapraszają lisa do kurnika.
Sowieci, no bo przecież Czesław Kiszczak jest sowieckim lojalnym oficerem i tu nikogo nie powinien mylić polski mundur i ranga ministerialna w polskim PRL-owskim rządzie. On zaprasza Niemców do łowienia własnej agentury, do konstruowania własnych siatek na terenie PRL-u. Moja teoria spiskowa jest taka, że Sowieci zawczasu układają sobie klocki do transformacji ustrojowej.